pies, jenot. O, już widzę, że będzie tutaj trudno spacerować. Może jest niższy poziom wody. To i tak jest mokro. Tutaj jest świetne przejście na drugą stronę. Po kłodzie, której chyba kunowate też się przemieszczają. I chyba też jakieś ptaki odpoczywają. Spróbujemy przejść dalej. Bardzo dobra pogoda. Kwietniowa. Świeże tropy. Nie wiem, czy dzika, czy jelenia. Rozebrana tama, którą kiedyś wcześniej na filmie pokazywałem. Niestety poziom wody niski, co nie oznacza, że łatwo się przechodzi tędy. Jak zawsze problem z przejściem na drugą stronę. Myślę, że to jest jedyna szansa, która niestety jest mocno niepewna. Nie chciałbym się zmoczyć zaraz na początku, kiedy dopiero tutaj przyjechałem. Nie wygląda to solidnie. Nie wiem, jak może być tu głęboko. Myślę, że około maksymalnie metr na środku. Ale dobrą informacją jest to, że to jest prawdopodobnie dąb, nie olszyna. Także może będzie wytrzymały i wytrzyma. Okej. Powiedzmy, że jesteśmy już na drugim brzegu. No to nie było mądre. To nie było mądre. Nawet w takim miejscu śmieci. Jakiś but. Bardzo dużo tropów, chyba dziki. Tam kolejna rozwalona tama. Będę się starał pójść po tym lewym brzegu. Nie wygląda to zachęcająco.
obiecywał, że będzie łatwo. Czmychnął mi tutaj przed chwilą za skroniec. Chyba wpełzł w te gałęzie po bobrach. Przejście na drugą stronę. I to nawet nie jedno. Które drzewo wybrać, żeby przejść na drugą stronę? Chyba to najbliższe. Mam nadzieję, że nie trzaśnie. Nie. Jedyne przejście. Kolejne. Kiedyś któreś drzewo pewnie się złamie, bo to już kolejne, które będę przechodził i jest to niemożliwe, żeby na każdym było bezpiecznie. Chyba bliska. Nie wiem jak. Głuska cytrynowa, żółta. Chyba żółta. Przed chwilą tutaj wysoko na drzewach widziałem 3 albo 4 dudki. Albo nawet 5, bo jeden wydawało mi się, że wcześniej przeleciał. Nie wiem, czy one wtedy, kiedy migrują, to latają takimi stadami. No, pierwszy raz widziałem takie zgrupowanie na wiosnę, bo widywałem dudki, ale to załóżmy w sierpniu, wtedy kiedy już młode z gniazd wylatują, no wtedy się zdarza duże grupy ich widzieć, a dzisiaj około 5 sztuk. I zdziwiłem się mocno. Ale fajna obserwacja. Minusem obserwacji jest to, że tutaj w tym miejscu jedyne przejście to przez tą rzekę, bo niestety nie ma tutaj innego. Może być tutaj głęboko
i może być bagno. Ale niestety muszę zaryzykować, żeby nie nadrabiać kilometrów. O, tutaj jest chyba duże bagno, ale tutaj powinien być piasek. No nie, okazuje się, że to grząski piasek. Ale centymetr mat. Okej. Nie mamy jeszcze nic w skarpetach. A wygląda jak piasek. Przynajmniej kolor. Ale to chyba nie jest piasek. O nie, tutaj to jest bagno totalne. Może tędy. Chyba nie jesteśmy umoczeni. Niestety trudny teren. Jest dudek. Nie wiem, czy go będzie widać. O, siedzi tam po lewej stronie. Jest, widać czubek. Tu jeden z tych pięciu albo sześciu, które widziałem wcześniej. Szkoda, że pod słońce trochę. No dobra, tam po lewej stronie. Akurat w tym momencie musi jeździć ktoś tutaj kładem. Pięknie. To już duży zoom cyfrowy, słaba jakość. Ja akurat przestał nawoływać. Kolejne dwa. Niestety nie wiem gdzie, ale gdzieś tutaj na drzewie jeden usiadł, a drugi odleciał. Tak jak gdyby się goniły przez chwilę. A jednego słychać w tle. Czyli jest ich tutaj około pięciu.
Okej, chyba nie będziemy mu przeszkadzać w wędrówce. Nie wiem, co go tu przyciągło. Wygląda to jak z rębki drzew, to znaczy zmielone gałęzie. Nie wiem, co tu leży i co to jest, ale już widzę, że chyba nic przyjemnego. Jakaś padlina. Padlina dzika. Leżą tutaj. Widać je przez dłuższy czas. Ale coś go teraz pociągnęło na drugą stronę. Muszę być pod wiatr, bo to brzydko będzie czuć. A coś dużego musiało go tutaj pociągnąć stąd tam. Myślę, że za nogę. Pewnie postrzelony. Pewnie wydawać będzie się mogło, że to blisko, ale tak naprawdę to daleko, bo filmuję to obiektywem. Jaka przyczyna jego śmierci, trudno pewnie będzie stwierdzić. Obstawiam, że postrzelony. No i gdzieś tutaj niestety mu się zmarło. Raczej jest tutaj bardzo daleko od jakiejś takiej ruchliwej drogi. Więc nie po wypadkowy raczej. Też dziwne jest, że on dość długo leży taki cały nienajedzony, już w takim dość mocnym rozkładzie, także trudno stwierdzić, co mu dolegało. Teren naprawdę fajny. Dość mocno dziczeje.
żeby nie chodzić po bagnie. Widzę miejsce, którędy można swobodnie przejść. Przynajmniej kilkanaście metrów. Ale jest to brzoza. Nie jest to dąb. Więc trzeba uważać. Dęby z reguły są twardsze, wytrzymują większe obciążenie, a z brzozą może być różnie, ale ona widać, że jest gruba. O, bez obaw. Co tu się dzieje? No niesamowite miejsce. I kolejne drzewa powalone. Tam dalej. Chyba dalej nie da się już przejść. Kolejne trzeba poprzewracane. Trochę nawet się bujają. To jakby tutaj jakieś zejście zwierząt do wody. Druga strona. Tak. Zalana. Świetnie. Ale tutaj pachnie, nie wiem czym, ale przypomina mi to jakieś domowej roboty ciasto. Jak pięknie. Nie wiem jakie ciasto przypomina ten zapach, ale faktycznie pachnie. I czemu ciasto? Trzymetrowy wykrot albo większy. Niestety rzeczka odbija gdzieś bardziej w lewą stronę, ale tutaj jest takie zbocze i jakaś taka mała ścieżka, którą może uda się jeszcze kawałek przespacerować. Myślałem, że są krogulec, a to sójka, która tam usiadła. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam jest chyba łania albo byk.
Nie jest ich więcej. Może gdzieś tutaj usiądę na polanie. Coś jeszcze się pokaże. Ładnia. Była niestety tylko jedna. Tutaj na środku kadru. Myślę, że wieczorem teraz wychodzą zwierzęta, co stoi na żer. Ja niestety pobiegła sobie gdzieś tam w lewą stronę. Jest tutaj taka polana. I to jest tak naprawdę ta polana, na której leży dzik. Z tym, że dzik leży tam dosyć daleko.